No, prawie jak ruska gwiazda, no ale wiecie Państwo, Chiny, a Związek Radziecki, czy Rosja, no to bardzo blisko siebie, prawda? My dzisiaj tak troszeczkę religijnie chcemy, otóż w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na Dobrej 56 znajdziesz taki dział religioznawstwo. Zapisz się i będziesz wiedzieć. Tam do tej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przychodzi taki Piotrek psychiczny, który no, dla swoich potrzeb, to on nie jest psychiczny, ale jak ludzie te renty sobie załatwiali, już teraz może ciężej z tym, no to udawali idiotów i im się bardzo dobrze to udawało. Ale to są ludzie zdolni, inteligentni, kiedyś też miałam taką książkę na temat karbów ludzi niskiego wzrostu, że to są kosmonauci, artyści, bardzo zdolni, aktorzy amerykańscy, ale jakoś Polacy tego pojąć nie mogą. No bo jak Palaczok, Mareczek usłyszał, że jest karłem, to się tak na mnie obraził, chociaż ja mu nie mówię, że ty jesteś karłem, ale mówię o karłach, o ludziach niskiego wzrostu i zobacz, co z tego wynika. No i ta książka mi zaginęła, tak jak książka Śladami amuletu, gdzie Wacław Korabiewicz, jak był 15 lat w Egipcie, on pisze w tej książce, że słowo krzyżować znaczy rozciągać na palu. Palu!